Dzień dobry Państwu, z tej strony Shiro. I zagramy sobie w Noitę. Tak, w Noitę, dobrze widzicie. No i co, kochani? Umieramy. Chyba umieramy. Nie mamy żadnych fajnych perków, nic się dobrego nie trafiło. To raz. Umyjmy się. Tu jest dużo oleju, tam się w ogóle nie dostaniemy z tego, co widzę. I tak, ostatnio skończyliśmy na tym, że... w sumie jesteśmy w czarnej D. Czarnej D, bo nie mamy nic fajnego. Zasięg mamy krótki. DPS mamy niskie. Ogólnie, pożal się Boże, jeżeli chodzi o run. I nie wiem, co z tym zrobić, cholercia. Nie wiem, co z tym zrobić, bo... nie zapowiada się to... No, jeszcze ty. Jeszcze ty mi tutaj wlazłeś, naprawdę. O, matko i córko. Kto przecina to? Przecina, oliwo. Dobra, przetnij mi to do końca. Może go jakoś sposobem zrobimy, co? Może on się tam przejdzie. A ja się przejdę tu. Kurwa, jakie to ma DPS-y. Ty chory psycholu. Nie ma mnie tu. O! Jakim cudem mi się to udało, nie wiem. Że nie otrzymałem żadnego obrażenia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Tu w teorii możemy zejść, tylko trzeba zrobić to w ten sposób. O kurwa, chciałem, żeby tamto walnęło, a nie to. Nie to większe. Uj, może umrę, ale bogaty. Uff. Musiało im na łeb spaść, tak jak mi przed chwilą prawie spadło. I pyk, no i jesteśmy bogaci już. Jesteśmy bogaci o ileś tam golda. To teraz mówię, jeszcze problem jest z tym, że nie mamy DPS-ów. Przynajmniej nie mamy zasięgowych DPS. O Jezu, Alto Unik. Alto Matrix, no weź przestań. Umyj się. Umyj tyłek. Umyj głowę. Weź prysznic. Weź kredyt. Nie, kredytu nie bierz. Napij się tego, czy nie wiem. No nie, no to jest tragedia. Zwykłe moby mnie tak walą na pyrę, że to szok. Umyjemy dupkę znów. 25 HP, no to jest jeden hit z większego moba. Nawet nie z większego, a z mniejszego. No. Jak mnie szczur zabije, to normalnie chyba zrobię kamikadze. Tragedia. W sumie może, wiecie co, ten wampiryzm nie byłby zły. Nie wiem, czy to był w tym ranie, czy w poprzednim ranie. No, ciebie też nie weźmiemy, prawda? Nie weźmiemy. Dobra, może to i lepiej. Może to i lepiej, że ciebie nie weźmiemy. Tu jest chyba różdżka. Dobrze widzę. Koń się na... nie powiem co. Dobra, 350, 107, 042, 017, no nie... no nie, no lipa. Won. 24 HP. Tragedia to moje drugie imię. I zaraz mi jakiś snajper albo inne gówno wyleci. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem, wiedziałem. Nienawidzę tego Hisi. To chyba nawet nie był Hisi. Jezu! Nie mogę, nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. O, no i co? Oh shit, here we go again! Noita. Wal się, Noita. Noita przestał działać. Wiem. Co to było? Coś walnęło. Tylko czemu OBS, ty masz problemy z tą Noitą, co? No właśnie. OBS ma problemy z Noitą, ewidentne. Co my tu mamy? Znów Gucio. Ej, tym można nawet nawalać. Oj, 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 oj. Wiedziałem, kurwa, to naprawdę... ta lodowa mapa to jest przerąbana. Tu od razu kopalnie są? What the fuck, to może będą różdżki lepsze, ej.
Ej, nie jest źle. No właśnie o tym mówię. Czy tu pająk się trafił? Nie lubię pająków. Mam arachnofobię w ogóle. Mam arachnofobię i to maksymalną. Jak widzę pająka, to dostaję padaczki. Nie no, żartuję, wcale nie. Ale nie lubię pająków. Naprawdę ich kurde nie lubię. Ja mogę zrobić to w ten sposób. O, dały się wiesz gdzie. W nos. Dobra. Ale jak wrzucę kwas gdzieś tu po lewej stronie, to będzie chyba git, prawda? A jak w ogóle jeszcze to spadę w cholerę, to będzie jeszcze przyjemniej. To jest ogień. Lawa, jeszcze lepiej. Przydałaby się woda w sumie, nie lawa, ale okej. Ale okej. Serio, no i to trochę jak LOL. Budza podobne emocje. Weź się ugaś, proszę, weź się ugaś. No przestań. Nie rób mi tego. No kurwa mać, przestań się palić. Temu tu jest, ja pierdzielę. Wody, wody. No nie ma wody, umrzemy tutaj, serio, chyba tu umrzemy. Nie przeżyję tego. Koniec. To jest szybki run. Jeszcze zobaczymy różdżkę. Bez rewelacji. Nie mogę. Czemu ta gra daje losowe mikstury? Czemu ta gra daje losowe mikstury? Czemu? Dlaczego gro? 93 jest ładowanie many 6. Tragedia. Ja chcę inny run. Ja chcę inny run. Rozumiem coś ciekawego. 10 ładowanie many. Jeszcze lepiej. Nie, ja chcę jeszcze inny run. Tak, chcę inny run. Dajcie mi inny run. O, to już 19, to już trochę lepiej. Mi to nie schodzi jak głupie. O kurde, tak się też da? Ty to możesz latać? A, nie możesz latać. Możesz tylko bryzdać. Ej, to ja nie wiedział, że tak się da. O, kurde, znów pomyliłem różdżki. O kurde, ale to były kopalnie, tam mogły być w sumie inne różdżki, fajniejsze różdżki, czy coś. Tak gucia nie ma nic. Weź ty się uspokój. Nie wiem, teraz tego kwasu tu się spełnuje, to szok. Za dużo. Serio, cholera jest tego kwasu. Czym ty jesteś? Teleportacją, tak? Dobra. Ryzyk fizyk. Zróbmy run, w którym będziemy próbować się teleportować. Ach. Co mi tam? O, oczywiście musiałeś się wpieprzyć w kwas, prawda? Ale to nie jest kurde głupi pomysł. Tam była bomba, naprawdę gro. Naprawdę wpieprzyłeś mi bombę, czy wpieprzyłaś bombę do skrzynki, dziękuję. Bardzo mnie lubisz gro, naprawdę mnie musisz kochać, ewidentnie musisz mnie tak lobciać. Co to jest? Lewitacją. Spoko do wchodzenia dalej, ale... Żeby wejść gdzieś dalej, to trzeba mieć najpierw kurwa jak. O mój Boże. To jest śmiech przez łzy, kochani. Śmiech przez łzy. No i ta w pełnej okazałości.
Jak doprowadzić gracza do radości i do konfuzji, po prostu do konfuzji maksymalnej. Tu coś może być? Jakiś HP up? Oczywiście, że nie, pocałuj się w nos. Ale mam jeszcze jeden pomysł, kochani. Mam jeszcze jeden pomysł, tylko muszę stąd wyjść. Muszę stąd wyjść i mam pewien pomysł. Mamy 41 HP w sumie. Dużo to nie jest, to prawda. Ale żeby wam pokazać coś nowego... Dobra, tu i tak nie przejdziemy. Żeby wam pokazać co innego, możemy zrobić pewien myk. Jaki to myk, zapytacie? Ano, kurwa, sprytny. Myk sprytny, a dokładniej mówiąc, dokładniej pokazując, wrócimy się na spełna. Wrócimy się na spawna. Po czym? Pamiętam, że tam chyba te robaki się spawnowały, ale nie wiem, czy dopiero jak jajko ruszyliśmy, czy dopiero jak tam weszliśmy. Jeżeli tylko jak tam jajko ruszyliśmy, to nie jest problem. Bo... Nie jest to problem, iż jajka nie musimy dotykać przecież, prawda? To jest jakiś sposób. A zobaczymy dokładnie, co jest po lewej stronie. Pamiętam, że tam była jakaś klątwa. To ja pamiętam. W ogóle to się chyba coś zmieniło. Zapewne jest to co innego. W ogóle jest woda. Ej, tego nie było chyba wcześniej, prawda? Kurde, ciekawe. Ale spoko. To jest najmniejszy problem. Naprawdę to jest najmniejszy problem. Twój żołądek jest prawie pusty, dobra. Mamy lewitacją, prawda? No właśnie. Ja tego jaja nie chcę ruszać. Tylko teraz to ja sobie nie wejdę. Dobra, to była ta klątwa. Jest szansa, że ja tam wlecę. Dobra, nie ma szansy, że tam wlecę. Dodatkowo jakieś rydwony się tutaj porespiły. No i oczywiście skończyła się mana w różce. Ale nie wiem. O! Jednego zabiliśmy. Drugiego zabiliśmy również. Dobra. No tak, tu jest właśnie ten perk z tym złotem, tylko to jest klątwa. Wieczne bogactwo, to brzmi zbyt wspaniałomyślnie, przynajmniej moim zdaniem. Jeżeli teraz mi się nie uda dotrzeć tam lewitacją, a raczej mi się nie uda, nie oszukujmy się. Bo jeszcze trochę brakuje. Jeszcze trochę brakuje, no niestety. Dobra, nie wejdziemy tam niestety, ale mam jeszcze inny plan. Znów się zapytacie, jaki kurde sprytny. A, to nie jest takie głupie. Nie da się? Da się. Jest kolejna tabula rasa. Dobra, coś tam o bogach gadanka. Pogradanka. Dobra, tylko teraz jest kolejny problem taki, że w sumie nie zejdziemy stąd. Nie ma opcji, żebyśmy stąd wyszli, wiecie? Wody się już nie napijemy. To chyba nie działa na to, prawda? No nie. Utopimy się tu jak nic. Uff, żyjemy. Żyjemy, mamy tabulę rasę. I mamy jeszcze w sumie lewitacją. Ej, dobra, to może nam się uda nawet dostać po prawej stronie na tą górę. O kurde, dobra, już wiem, że się nie uda. Jeszcze pomyliłem w sumie... Czemu tu jest woda? A, bo pomyliłem oczywiście fiolki. Czy fiolki? Trzymałem je jak nurkowałem. O, tyk. No i teraz to brzmi logicznie. Teraz to brzmi logicznie, nie powiecie, że nie.
No i to lewitacją to robi robotę. Robi robotę, naprawdę. Złoto dawaj. No, tak ma być. Ale użyjmy teleportacją jeszcze. Dobra. A czy jesteś w górze jeszcze? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nic tam nie ma. Trudno ci się rusza przyczyna przejedzenie się, serio. Really? No dobra, przynajmniej wiemy, że tam jest jeszcze jedna tabula rasa. Ciekawe, czy te tabula rasy ogólnie coś dają jako przedmiot. Czyli na przykład, nie wiem. Czy jeżeli zbierzemy wszystkie, to coś odkryjemy? Jakiś secret? Czy coś w stylu? Muszę uważać, bo tu są gdzieś te gamonie, które strzelają tym kwasem. No właśnie, tutaj... O, wilku, mowa. Co, one się teraz będą respić w środku? To nie będzie dobrze. To nie będzie dobrze wtedy, jeżeli one się będą respić w środku, bo to jest pewne, że my umrzemy. To jest pewne, że my umrzemy wtedy. No przestań już być kurde taki... No nie, no ich jest naprawdę sporo. Wiecie, to, te moby nie są jakieś tam super trudne, ale są irytujące. Mamy 22 HP i jeżeli one się będą naprawdę respić w środku gdzieś tutaj, to jest problem. Duży. Mega duży problem, bym powiedział nawet. Ale na razie dziadów nie widać. To jeszcze nie jest przesądzone. Oczywiście on się musiał już tego napić, prawda? No prawda. Więc jeżeli chodzi o nasze ruchy, to będą naprawdę powolne. Dobrze, że przynajmniej latanie nie jest takie powolne. O, nic to nie dało. Dobra, mamy wodę. Ja już nie ryzykuję. Powolutku, bez pośpiechu. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Pająki zabite, zabite. Tam jest różdżka. Kurde, tam jest różdżka. Ryzyk fizyk. .543, no tak 2 na 10, albo i 20 na 10 bym powiedział. Wszechwidzenie. Ej, co tu jest porobione? Ej, co tu jest porobione? Halo, gro! Co tu się stało? O kurde, blaszka. Oczywiście ja wiem, że mógłbym wziąć tamtą tabulę rasę i jeszcze sobie pójść ją, na przykład, nie wiem, załadować i zebrać sobie golda, nie? Ale nie chcę już ryzykować, bo ja znam swoje fajtłapstwo i wiem, że to by się źle skończyło. W szczególności, że latają te zielone rydwany cholerne, no. Pasowe. Dobra, 347. Teoretycznie nas stać na reset perków. To jest jeden profit. Ale i tak nie poszalejemy zbytnio. Nie mamy czym. Nie mamy czym. Ja jeszcze się przeszedł na lewą stronę, ale... Kurde, tam jest lawa. Znając życie, to ja w nią wpadnę. O! Temperatury pękło? Dobra. Kurde, no. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Jerzy umarł. To wpadnie do lawy, coś mi się wydaje, a może nie. Dobra, poczekajmy, niech to się spali. Zobaczymy, co tam będzie. Oho, to jest kamyczek. Dobra, nic ciekawego. Idziemy stąd w cholerę. I wchodzimy głębiej. Wchodzimy głębiej. Pik! I zobaczmy, co gra nam teraz przygotowała za niespodziankę. Różdżki, na które nas nie stać. 18, 47, 240, w sumie bez rewelacji dobrze na to nas nie stać. 18, 47 w sumie, ładowanie many 230, ale maksma na 63. Ale to nie przeszkadza. 63 ładowania many.
Pytełko 0219 lipa. Lipa. O, lipa. To jedyna różdżka, która naprawdę się tutaj przyjemnie prezentuje, ale kurde, właśnie, patrzcie. Ona się przyjemnie prezentuje, fakt faktem. Ale jeżeli chodzi o loty, które ma, to jest tragedia. To jest tragedia. Ale dobra, weźmy ją. Minus 17, czas ładowania, tak? Ale to i tak zbytnio nie będzie super wyglądać. Oszukujmy się. O, tragedia. Ja już wolałem to, co było. To ja już wolałem to, co było. Ale przynajmniej możemy kopać, prawda? No tak. 2 na 10, albo nawet i to nie. Dobra, zostajemy przy tym, co byliśmy. Stać nas na jeden reset perków, to tyle dobrze. Coś tu jest ciekawego. Przywołaj Sadę Kiwiego, jednorazowo. Zdobywasz artefakt, który pozwala ci wezwać niebiańską wściekłość. Fajne. Ale... kurde. Niewrażliwość na wybuchy też są fajne. A tutaj to stronnik Luki. Przywołuję na pomoc stronnika Luki. Jednorazówka. To nie jest już fajne. Na wybuchy. Na ogień, to by było spoko. Ale czy nam się wybuchy w sumie przydadzą? No nie. Nie chcę tego. O kurde. Dobra, no to tutaj jest zagwozdka. Nieograniczone zaklęcia. Większość zaklęć jest teraz nieograniczona. To nam daje spore predyspozycje, jeżeli chodzi o te... na przykład bomby, nie bomby. Nawet chyba wszystko widzące oko teraz będzie w sumie nieskończone. Ale tak samo jeżeli chodzi o jakieś ogniste pociski czy inne duperele, również nam to w tej chwili pozwala na użytkowanie ich. Szybsza lewitacja też jest, wydaje się, spoko, ale... właśnie. Czy my przeżyjemy do trzeciego poziomu i czy my przejdziemy ten trzeci poziom? Wątpię. Dobra. Trudno. No właśnie, teraz to już mamy nieograniczone. Możemy sobie patrzeć, ile wlezie. Spoko. Tak samo, jeżeli chodzi o bomby. Bomby już nas nie interere. Bo mogą wybuchać, ile chcą. W ogóle ile DPS ma bomba? 125. O nie, już myślałem, że one się zrespiły i na dole. Chyba nie. Przynajmniej mam taką szczerą, kurde, nadzieję, że nie. Naprawdę, mam szczerą nadzieję, że one się tu nie zrespiły. Oho, ale żeś się, kurwa, popisał. No co, lawa to była, nie no. Lawą mnie tutaj traktuje ta? Gnoje? Dobra, muszę pamiętać, że mam pod tą różdżką bomby. O, darmowy HP up. Milusio. Przynajmniej jedno. Ktoś umrzyj. Dziękuję. No właśnie, teraz mamy w sumie fajną sytuację, bo... mamy bomby nieograniczone, więc możemy eksplorować, ile dusza zapragnie. Ale nie mamy żadnej fajnej różdżki. To nas blokuje teraz do eksploracji. To zaraz pierdyknie mnie zabije. Szczęście nie. Tam jest kolejna różdżka. Tam jest kolejna różdżka, którą na pewno chcę odwiedzić. Ale teraz sobie pluł w brodę, że nie mam odporności na wybuchy, nie? Kurde, jaki on był mocny.
Co to jest? 12,58. Nawet sobie nie ma za dupy zawracać. Trochę goldów. Zawsze na propsie. Zawsze na propsie. Czy ty jesteś znów przejedzony? Czemu tak wolno latasz? Boże. Powolny jak nie wiem. No. Ciebie piksel tylko ruszył i już, już. Tak ci źle? Naprawdę? O, no ty mucho ogniowa. Wąt do piekła. Tu za dwie bombki. Zlejemy to w cholerę. Ale już widać, że niestety, jeżeli chodzi o... Weź to złoto. Coś to nie. Już widać, że jeżeli chodzi o... Jezu, zgubiłem wątek. Au. Dobra, dostał po ryju. Zgubiłem wątek, naprawdę zgubiłem wątek. Jeżeli chodzi o manę, a właśnie u nas tutaj, to jest ciężko, naprawdę ciężko. Nasza postać niestety sobie nie radzi z brakiem many w różdżce. Jak tylko tej many nam brakuje, jesteśmy po prostu bezbronni w jednej chwili. Jesteśmy totalnie bezbronni, nie nawet trochę, tylko totalnie. Czemu ja tego nie używam? Tam sporo pokazuje. Właśnie ja nie wiem, ja czasem po prostu zapominam o takich rzeczach, wiecie? Umrzyj! O nie, tam jest dużo much. To mi przelatujesz przez łańcuchy. Nie wiem, co to jest tyle... A to jest polimorfia! O ty kurde, w dupę. Dobra, niech to będzie w ten sposób. Oj, kurde, wszystko widać. Jak na dłoni. No i widać, że tam jest różdżka, po którą z pewnością się przejdziemy. Zaczynamy jak tam przejść. Chyba mamy. Chyba nawet mamy. O, nie. Dobra. O! Na styk bym powiedział. No i tam jest różdżka. Szczekemka. Pyk. Ej, dobra, bo to jest sporo różdżek, których nie zauważyłem jakimś cudem. Dobra, co tu jest? 0,35,100. Ej, to już nie jest głupie. I to już mi się podoba. Co prawda jest to znacznie mniejsze ładowanie many, ale tak, opóźnienie nie jest już duże. Więc bez problemu sobie możemy to pozamieniać. Trochę będzie przykro z tą różdżką. Jeżeli to zmienimy. A jeżeli to zmienimy jeszcze w ten sposób. Nie, ta bomba chyba dodaje sporo. Tak, 1,67 do ładowania. Na której mi zależy? Na tej mi nie zależy. Niech to będzie w ten sposób. Czy ta różdżka jeszcze coś ma? Nie, na szczęście nie. Dobra. Zamieniamy to na to. To możemy sobie bez problemu odłożyć. 0,65. A jak z tym? Minus 17. Minus 17. I tu będzie plus 0,2. 0,5. Minus 17. Ej. No. Jakbyśmy to zrobili w ten sposób. Dodali sobie jeszcze dubla. I to już się robi fajne. Jakbyśmy jeszcze dodali tak. No nie wiem, które lepsze. Chyba tak samo w sumie. Ej, no to już mamy kolejną różdżkę. Już mamy kolejną różdżkę, a w sumie tylko nie, dodaję opóźnienie jeszcze większe, to nie, tego nie będę wsadzał, niech na jednym sobie posiedzi.
I tak, to jest różdżka, którą nie chcieliśmy, prawda? Prawda. A tu była jeszcze jedna różdżka, gdzieś niedaleko. O, właśnie w tym miejscu. I ona ma... O, fuck! Dobra, świetnie. No i to jest fajne. To już się zaczyna robić ciekawe, nie powiem, że nie. To prawda, ta różdżka też nie jest taka zadowalająca, w szczególności, że ma 1.05. Dobra, to sobie tą zostawimy. Ale moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, to już koniec na tyle. Czy na, w tym odcinku akurat. Przynajmniej. Niestety. Wziąłbym sobie jeszcze tego golda, ale nie wiem, czy mi się uda. No właśnie, o ile się nie spalę jak debil, to będzie spoko. Dobra, moi drodzy, ale to już na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i zapraszam was na Discorda i na stronę kanału spookyshiro.pl. Trzymajcie się. Hej, hej!